Jezus wybrał i wyprawił na żniwo swoich pierwszych 12 uczniów. Wybrał ludzi prostych, ludzi słabych, którzy poszli w świat, by głosić Jego dobrą nowinę o zbawieniu, by głosić Jego naukę, by dawać świadectwo o Nim. I patrząc tak po ludzku, można powiedzieć, że ci Jego uczniowie, ci prości ludzie, odnieśli wielkie sukcesy. I odnieśli je nie bronią, nie demagogią, ale dawaniem świadectwa o tym, który ich powołał, który ich wybrał, który ich posłał w świat. Dawaniem świadectwa o tym, który przebacza grzechy, który daje życie. Dawaniem świadectwa o tym, któremu warto zawierzyć i warto żyć tak, jak On nauczał. I my dzisiaj powinniśmy przedłużać to świadectwo apostolskie. Być świadkiem Chrystusa, to znaczy żyć tak, jak On nauczał i potwierdzać to swoim życiem. Swoim życiem potwierdzać to zaufanie, zawierzenie Panu Bogu. Czasami warto przestać mówić. Czasami warto pomilczeć, pokontemplować, zastanowić się nad tym, skąd wyszliśmy i dokąd zmierzamy. Pan Bóg obdarzył nas zdolnością myślenia i warto czasami w ciszy odkryć prawdę. Odkryć prawdę o Panu Bogu i odkryć prawdę o nas samych. Wyszliśmy od Boga i do Niego zmierzamy. Kiedy w człowieku umiera Bóg, umiera również duchowo człowiek. Warto zastanowić się nad tym, jakie Pan Bóg otwiera przed nami obszary, gdzie powinniśmy iść i świadczyć o Nim, świadczyć o tym, któremu zawierzyliśmy. Warto właśnie również zastanowić się nad tym, że warto o Nim świadczyć, że trzeba o Nim świadczyć, należy o Nim świadczyć. I czasami właśnie w ciszy, w tej kontemplacji warto zastanowić się, jak możemy dzisiaj dawać o Nim świadectwo.